Z Ewangelii według świętego Łukasza. W pewien szabat Jezus przechodził wśród zbóż, a uczniowie zrywali kłosy i jedli, wykruszając ziarna rękami. Niektórzy zaś z faryzeuszów mówili: czemu czynicie to, czego nie wolno w szabat? Wtedy Jezus, odpowiadając im, rzekł: nawet tego nie czytaliście, co uczynił Dawid, gdy poczuł głód on i jego ludzie? Jak wszedł do domu Bożego i wziąwszy chleby pokładne, sam jadł i dał swoim ludziom? Chociaż samym tylko kapłanom wolno je spożywać. I dodał: Syn Człowieczy jest Panem także szabatu. Moi drodzy, Syn Człowieczy jest Panem szabatu. Po co jest szabat? Pan Bóg, kiedy stwarzał świat, siódmego dnia odpoczął. Zachwycił się swoim stworzeniem. Jest to czas uwielbiania Boga w stworzeniu. Dlaczego wyprowadzono tyle różnych przepisów prawa, aż 613 zakazów i nakazów, między innymi zakaz żniw w czasie szabatu? Właśnie po to, żeby razem z Bogiem uwielbić w dziele stworzenia właśnie samego Boga. Zobaczy, że to dzieło jest bardzo dobre. Ale są takie sytuacje, że w szabat człowiek nie może wielbić Boga, bo jest głodny. I dzisiaj, gdybyśmy tak zapytali rabinów, to na czas szabatu trzeba przygotować jedzenie tak, żeby nikt nie był głodny, a ci, którzy są głodni, żeby się podzielić tym jedzeniem. I tak naprawdę w szabat nie chodzi o to, żeby nic nie czynić, nie działać, tylko chodzi o to, żeby w czasie szabatu ludzie byli szczęśliwi, najedzeni, mogli doświadczać jakby skrawka nieba, przygotowując się do tego, co to będzie znaczyło niebo. Szczęście, gdzie nie będzie cierpienia, głodu, gdzie nie będzie żadnego zła. Natomiast faryzeusze skoncentrowali się nie na przygotowaniu tylko do nieba, żeby nie skoncentrowali się na tym, żeby właśnie być dla siebie takim człowiekiem, który wprowadza niebo, pokój. Raczej patrzyli złym okiem. Są tacy ludzie pobożni, którzy tak przestrzegają przepisy prawa, przykazań, że zapominają o najważniejszym przykazaniu, a mianowicie przykazaniu miłości. I zamiast przyjść z pomocą, to będą krytykować tych, którzy po prostu byli głodni w tym czasie. Nikt nie przyniósł jedzenia. Pan Jezus sam nie jadł, nie łuskał kłosów, nie łamał tego przepisu, ale jednocześnie stoi po stronie głodnych swoich uczniów. I zauważa, że faryzeusze, choć tak bardzo uczeni w prawie, tyle czasu spędzali na czytaniu Starego Testamentu, czyli właśnie Biblii hebrajskiej, a nie przeczytali, a może czytali, ale nie zrozumieli, nie brali sobie do serca tego wydarzenia, które miało miejsce, kiedy Dawid uciekał przed królem Saulem. Król Saul chciał go zabić i w tej ucieczce ze swoimi ludźmi był bardzo głodny, wyczerpany. I kiedy przyszedł do kapłana, do domu Bożego, to okazało się, że tylko zostały chleby pokładne. Tych chlebów jest zwykle 12. Co tydzień były zmieniane, więc kiedy można było je zabrać, to tylko kapłani mogli je spożyć. Ale w sytuacji, kiedy trzeba komuś przyjść z pomocą, ratować jego życie, to zawieszamy te przepisy prawa, bo życie jest ważniejsze. Szabat wtedy nie obowiązuje, kiedy trzeba ratować życie. I w związku z tym Dawid i jego współtowarzysze zjedli chleby pokładne. Było bodajże ich 5. I w ten sposób ratowali swoje życie. Król Saul był bardzo zdenerwowany później. Kazał wymordować kapłanów właśnie za to, co uczynili, ratując życie Dawida. I w pewnym sensie tutaj Pan Jezus przyjmuje postać takiego kapłana, który sam staje się chlebem.
chlebem, który powstaje właśnie z łuskania takich zbóż. I sam te ziarna później staje się, jakby to ziarno jest zmiażdżone i pomieszane z wodą i rzucone do ognia, ognia cierpień. Pan Jezus staje się dobry jak chleb, staje się chlebem eucharystycznym, staje się tym, który nas karmi na drodze do nieba i oddaje życie, walcząc z księciem tego świata, który chce nam odebrać życie. Oddaje swoje życie. Jest tym wiecznym kapłanem. Moi drodzy, dziękujmy Panu Bogu za te wszystkie łaski, które otrzymujemy. Też pamiętajmy o Maryi. Dzisiaj pierwsza sobota miesiąca. Ona uczy nas, jak rzeczywiście wprowadzić Słowo Boże, wolę Bożą w czyn, żeby rzeczywiście te wszystkie przykazania, które Pan Bóg nam dał, rzeczywiście były wcielone w nasze życie tak, jak Panu Bogu się podoba. Nie tak, jak my byśmy tylko chcieli być zgodni sami z sobą, ale przede wszystkim, żebyśmy byli zgodni z wolą Pana Boga, z tym, co rzeczywiście Pan Bóg chce. A chce, żebyśmy byli szczęśliwi, innym przynosili szczęście i umieli upominać innych z miłością, a nie z jakąś pretensją czy oskarżeniem. Moi drodzy, przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Niech Pan Bóg Wam błogosławi przez stawiennictwo Najświętszej Maryi Panny, ale także przez stawiennictwo świętego Szarbela i świętej Rywki. Pan z Wami. Niech Was błogosławi, strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.